Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy start naszym Tupolewem i polecimy już dzisiaj z prędkością dwóch machów. Także jesteśmy już gotowi do kołowania. Uruchomiłem sobie samolot już w poprzednim odcinku i też przygotowaliśmy sobie plan lotu i załadunek paliwa i pasażerów. W tej chwili miga mi tylko na czerwono kontrolka, że nie jestem gotowy jeszcze do startu, ale już nie miga mi kontrolka, tak, braku gotowości do kołowania, więc jesteśmy tutaj gotowi do kołowania. Dobrze, także tutaj teraz obniżymy sobie ten nos, żebyśmy tak widzieli pas przed sobą. Tu robimy Shift F, mamy skrót do tego. Mamy cone retracted, dodajmy jeszcze raz. I tak mamy, że stożek schodzi na 11 stopni, to jest OK. I możemy zrobić pushback, jeszcze się tutaj upewnię na mapie, jak wykołujemy, tak, będziemy skręcali w lewo. OK, czyli tu sobie skręcimy i pojedziemy tutaj, tam na koniec pasa. Dobrze. Więc dajmy sobie pushback. Podłączmy pojazd. OK, pojawił się. Teraz jeszcze upewnijmy się na overhead panel, tak, że mamy skrętność kół na 60 stopni. I to jest OK. Jak jest ten checkbox zaznaczony, to mamy 60 stopni skrętność koła przedniego, a 8 stopni dajemy przy startach i lądowaniu. No i teraz narysujmy sobie routa. Route enter. I wypnijmy się tutaj na drogę kołowania. No i tak mniej więcej tutaj. Dobrze. Ja też zauważyłem, że wcześniej troszkę źle rysowałem tego routa, w sensie źle go podawałem, bo tego routa trzeba podawać, jak chce się podać zakręt, to trzeba zrobić kąt ostry, tak jak to zrobiłem teraz, podając ten punkt, bo tutaj ten route manager i tak nam tutaj zaokrągla ten zakręt, a ja robiąc dodatkowo bez tego ostrego zakrętu, tylko podając ten punkt i ten punkt, to on jeszcze bardziej mi tutaj zaokrąglał niepotrzebnie. Także poprzednio tak zauważyłem, że niepoprawnie to robiłem. No ale dobra. Dajmy teraz start. I oczywiście Shift B, hamulec postojowy, znaczy start brake. Dajemy na off. I samolot jest wypychany. Wróćmy do kokpitu. Tu jak mamy pushback, to akurat nam miga teraz czerwona lampka, że nie jesteśmy gotowi do kołowania, ale to domyślam się, że dlatego, że mamy zaznaczony ten tak połączenie z pushbackiem, z pojazdem wypychającym. No i dobrze, wypycha nas tutaj ładnie. I prawie jesteśmy. No, jeszcze tam kawałek do tyłu sobie dałem. No dobra. Jeszcze mnie trochę wycofa. Za daleko. Za daleko tamtam, ale dobra. Jesteśmy zatrzymani, więc robimy Shift B, czyli Start Brake On. Wypychamy pushback, znaczy wyłączamy pushback i zamykamy okienko. I dobrze, tutaj też obsługa z tego samolotu, znaczy powiedzmy copilot od razu nam też używa tutaj świateł, tak? Włączył nam beacony, nawy, jakieś tam inne światła, więc widzimy, że światło mamy zapalone do taksi. Tak, tutaj na płycie jest oświetlenie, dobra. No to kołujemy Shift B i możemy dodać troszkę ciągu. No, kołuj, kołuj. Tak, tu mamy wskazania przepustnic dla lewego i prawego silnika. Znaczy tutaj lewej strony i prawej strony, tak? To jest silnik 1.2, tu jest 3.4. To są obroty turbiny w procentach, a tutaj mamy wskazania też nastawy przepustnicy, ale to jest wskazanie w stopniach, jak żeśmy
mocno ruszyli dźwignię, tak? Dźwignię przepustnicy, na ile stopni sobie tak ustawiamy. Więc tu mam takie dwa wskazania. Tutaj jak nie mam, trzeba sobie wykręcić, dobrze. I tutaj kołujemy, tak? Czyli zakręt 90 stopni trzeba zrobić. Dobrze, zakręcamy. No tu wolę widok z zewnątrz, bo jednak te drogi kołowania są bardzo ciasne, jak na tak duży samolot. Dobrze, musimy tam podkołować aż na sam koniec. Tam chyba jeszcze sobie wykręcimy na końcu pasa. Także troszkę nam tutaj czeka podróży. Przyspieszę sobie czas. Dobra, czterokrotność. Wow, wow, wow. No, na przyspieszonym czasie zwiększa się czułość oczywiście. Dobrze, i tutaj zakręcik. Dobrze, przyhamuję lekko. O, za bardzo, za bardzo. Dobrze, tu wykręcę i zatrzymamy się. Zatrzymamy się tutaj, powiedzmy, że tutaj na progu pasa. Trzeba się zatrzymać, chociaż troszkę może za daleko pojechałem. Dobrze, dajmy Shift B, hamulec postojowy, to znaczy Start Brake. I teraz tak, możemy teraz sobie wysunąć skrzydła przednie, tak? Ten samolot ma wysuwane skrzydła na dziobie samolotu. Do tego służy skrót klawiszowy, nie mamy tu dźwigni w kokpicie. Musimy użyć klawisza tak jak do klap, czyli nawias kwadratowy, tak? Używamy nawiasów kwadratowych. Zamykający nawias kwadratowy rozkłada nam skrzydła. Mamy teraz Canard Retract, jeszcze raz, Neutral i Extended. Czyli nam się wysuwają i tu widzimy teraz lampki podświetlające, które nam mówią, że na czerwono także się wysuwają nasze skrzydła i tu możemy to zobaczyć. No to jest taki zamiennik klap, po prostu można powiedzieć. Tutaj oczywiście podczas startu powodują te skrzydła, że nos samolotu ma większą siłę nośną. I po prostu powietrze tutaj uderza w te skrzydła i mamy lepszą siłę nośną podczas startu. No i możemy lecieć z mniejszymi prędkościami wtedy. Mamy potwierdzenie wysunięcia też tych skrzydeł, że zapala nam się tutaj te dwie zielone lampeczki, tak? To jest dla lewego i dla prawego. Jeżeli zostałoby nam czerwone światło, to oznacza, że te skrzydła no, gdzieś się zablokowały, tak? A ta lampeczka oznacza, że zablokował nam się ten nos, który się opuszcza. Ale tutaj lampeczka jest zgaszona. Te trzy zielone nam mówią, że mamy wysunięte podwozie, a te zielone światełko nam mówi, że mamy wysuniętą piętę ogonową, która chroni ogon przed uderzeniem. Także podwozie mamy wysunięte razem ze skrzydłami. Dobrze, to ja sobie teraz wjadę tak na pas. Załóżmy, że dostaliśmy pozwolenie. Także Shift B i pewnie trzeba dodać troszkę mocy, bo nie chcę ruszyć. Dobrze, jedziemy. No, bardzo wolno się wtaczamy. Dobrze, może tu już wykręcę.
coś przyhamował mi teraz, dobra. No, ciśnij, ciśnij. Czy on mi po trawie jedzie? Tak, okej, okay. Chyba do tego. Na trawę najechałem, tu zabrakło łuku, który na zakręcie by miał beton. Dobra. Tą przepustnicę trochę zdejmę już. No i tu sobie jeszcze wykręcimy na końcu pasa, chociaż tu nie mamy za bardzo miejsca na wykręcenie. Może mi się to uda. Jak dobrze będzie sobie tak bokiem dosyć mocno jechać. Okej. Okay. Coś takiego. Byle nie potrawię. No i dobrze, wykręćmy. Dobrze, wycentruję się tu jeszcze. Jesteśmy na 32 prawy. Mniej więcej na środku. OK. Shift B. Start brake on, włączony. Teraz tak, jak mamy już te skrzydła wypuszczone, to upewniamy się jeszcze, że tutaj nasza pozycja dla... To jest trymer wysokości, tak? Nasz trymer wysokości przy starcie i przy wysuniętych skrzydłach przednich musi być ustawiony na 10 stopni w dół. I tak właśnie teraz mam. Możemy tu sobie ruszać home albo end i ustawiać to za pomocą właśnie klawiszy. No inaczej też za pomocą właśnie, tak jak mamy gdzieś na joysticku jakiś trymer ustawiony, to właśnie tym trymerem sobie to ustawiamy na 10 stopni, no minus 10 stopni. Tu mamy przy okazji też trymer dla steru kierunku i trymer dla lotek, chociaż tu no, nie ma ten samolot lotek, to się nazywało, zapomniałem jak to się nazywało. W każdym razie tak, możemy też trymować, no powiedzmy lotki. O, sterolotki, o, może tak bardziej. I do tego też są skróty klawiszowe, ale w zasadzie nie będziemy się tym raczej posługiwać. Tutaj coś jeszcze trzeba zrobić. Tak, skrętność kół jeszcze sobie damy, ale to za chwilę. Upewnijmy się jeszcze, że mamy tutaj fazę lotu na climb, zgadza się, dla przelewania paliwa. Oraz mam włączone auto CG, czyli automatyczne trzymanie środka ciężkości, więc jest OK. Niech mi to robi automat, także tu wygląda wszystko dobrze. Tutaj też się upewnię, że mam INS Integration On i na overhead panel tutaj HSI jest do INS-a, dobrze, podpięty. Dobrze, więc skrętność kół, dajemy sobie overhead panel i stawiamy skrętność kół teraz na 8 stopni, żebyśmy podczas rozbiegu nie rzucali się za bardzo na lewo i prawo. I czerwona lampka nam przestała migać, załoga zgłasza gotowość. Let's go. Jeszcze dam pauzę, jeszcze sobie wam tutaj coś wytłumaczę. Tak. Zobaczmy sobie na ten tutaj wskaźnik. Żółty. Ten żółty wskaźnik pokazuje nam, jak mocno jest do góry zadarty nos samolotu. W tej chwili jesteśmy ustawieni na 4 stopnie do góry. I tu mamy ogranicznik 11 stopni. To jest dosyć ważne, żeby podczas już samego robienia rotate, tak, czyli startu, uważać, żeby nie przekroczyć tego granicznika, tak, tą żółtą kreseczką. No dlatego, że to może spowodować, że uderzymy właśnie ogonem o, no, o pas startowy. Tak, i możemy uszkodzić samolot. Ten ogranicznik, on się tu jeszcze kontroluje. O, tutaj mamy pokrętło. Możemy tak ten ogranicznik sobie ustawić, no jak chcemy. No ale taką domyślną wartością jest właśnie 11 stopni. Tak, ten warning pitch. Tutaj też możemy sobie przetestować, ale to... przetestować ten wskaźnik. To działa, jak sobie odpauzujemy. No i tak, na czym będzie polegał start? Ogólnie dajemy sobie moc, tak, no... Cały czas będziemy na hamulcach i dajemy sobie moc tak na 50%, w sumie stopni, patrząc na ten wskaźnik tak ustawienia przepustnicy. Silnik nam się zacznie rozkręcać i wtedy możemy dać pełną moc albo tak około 85%. Jak będę to od razu tak sobie ustawię.
i zaczniemy rozbieg. I przy prędkości około 320 km na godzinę robimy rotate. Jeżeli mamy mokry asfalt, ja akurat nie mam, to jeszcze pamiętajmy, żeby sobie tutaj zaznaczyć, gdzie to było, crew order. Tak, zaznaczyć sobie tą opcję, że tak, że te prędkości V mają się dotyczyć mokrego pasa, co oznacza, że rotate będziemy mieli troszkę bardziej spóźniony. No i okej. I sobie wzbijamy, tak, uważając na te 11 stopni. No i ogólnie samolot bardzo mocno przyspieszy. Tak, pilnujmy się, żebyśmy lecieli 440 maksymalnie. Nie wiem, czy mi się to uda, bo z taką prędkością możemy lecieć przy rozłożonych tych skrzydłach przednich. A samolot bardzo nam szybko pójdzie do 500 nawet i tak dalej. Wtedy odezwie nam się alarm, gdzie on jest tutaj, V. Tak, V to jest tak przekroczenie prędkości względem powietrza. Tu mamy też alarm M, co już będzie przekroczenie prędkości Macha, ale w tej chwili nam to nie grozi. No albo zadzieramy nos samolotu do góry, żeby tą prędkość tak utrzymać przy około 440 węzłów, sorry, kilometrów na godzinę. I też zobaczcie, że tutaj mamy pomoc, jak mamy lecieć, jeżeli chodzi o profil wznoszenia się. I tu chodzi o to, że będziemy się trzymali białej, prawej kreski tym żółtym trójkącikiem. Tu mamy podpowiedź, żeby ustawić przepustnicę o te wskaźniki na 85 stopni, czyli tutaj i tutaj. Tutaj też będą nam się mogły uruchamiać alarmy, jeżeli tak angle of attack będzie za duży albo za niski. I wtedy ta czerwona lampka się zaświeci. I tu mamy też wskazówkę siły G. Tu nam się zaświeci ta czerwona lampka, jeżeli wskazówka wkroczy na czerwone pole. No to oznacza, że zbyt mocno szarpiemy samolotem, tak? I no też mi się to zdarza. Też tutaj nie mam opanowanego tutaj perfekcyjnie startu. A powiem wam, że start tym samolotem to jest chyba najtrudniejszy element operowania tym samolotem, bo jednak później możemy sobie włączyć automatykę i wszystko w miarę wykonuje się automatycznie. A tutaj no start jest kluczowy też, bo jeżeli na przykład przy zbyt niskiej prędkości, na przykład jak będziemy poniżej 400 km na godzinę i schowamy przednie skrzydła, no to nasz samolot może po prostu runąć w dół, zanurkować i jak już pójdzie w takie nurkowanie, to prawdopodobnie z tego nie wyjdziemy, tak? Bardzo ciężko jest z tego wyjść. Ja sam zaliczyłem tak pierwsze kilka kraks, gdzie po prostu samolot zaczął nurkować, no bo miałem za niską prędkość, tak, około 400 km i niżej, więc no wtedy nie chowajmy jeszcze tych skrzydeł. Tak, trzeba nabrać troszkę prędkości. No ale dobra, tyle teorii, pora to pokazać. I też jak już wystartujemy, możemy sobie włączyć tutaj trzymanie skrzydeł poziomo tym przyciskiem dla autopilota, żeby po prostu nam samolot nie skręcał i później postaram się utrzymać tak prędkość, schować skrzydła i możemy wtedy włączyć utrzymywanie też prędkości pionowej i po prostu już kontrolować prędkość pionową klawiszami F4, F5. Dobra. Dobra, tyle teorii. Robimy let's go. Także odpauzujmy. Dajmy ciąg tak na 50 stopni. Możemy sprawdzić tu u inżyniera, jak się zachowuje silnik. No w sumie cztery silniki. Wygląda ok. Więc zwiększam ciąg. Parametry ok. Do 85. Here we go. Więc shift B puszczam. I startuję. Będziemy, no ja tutaj pilotuję myszką, bo nie chciałbym się wolantu podpinać na, w sumie w zasadzie na 2 godziny lotu, gdzie będę tylko używał wolantu przy starcie i lądowaniu, więc już posteruję sobie myszką. Dobra, prędkość rośnie. Trzymujemy się na środku pasa. Mamy 300. Możemy już zacząć podnosić. Jest rotate. Uważamy na 11 stopni, ale już jestem wysoko. Dobra. Idę w górę i troszkę siła G za mocno. I oni automatycznie nam już chowają podwozie, znaczy pierwszy pilot. Mogę sobie dać, trzymaj mi wing level. Schowamy przednie skrzydło.
Okej. Okay. Retracting. O, V-speed mam, bo jeszcze nie schowałem skrzydła, a już mam za dużą prędkość. Podwozie jest w górze. Dobrze, skrzydła się schowały, więc alarm zniknął też o przekroczeniu prędkości. Dam mu teraz, trzymaj pitch, czyli prędkość wznoszenia. Dobrze, tu się jeszcze chowa skrzydło, dobra. Podwozie jest schowane, nie mamy żadnych lampek czerwonych. Skrzydło jest schowane, nie mamy żadnych lampek czerwonych, jest ok. Teraz możemy też włączyć już autopilota, tutaj tymi środkowymi, w sensie, żeby trasy nam trzymał. Tu włączamy te dwa środkowe i jeszcze tutaj lewą strzałkę, która mówi, trzymaj nam teraz się po ścieżce na trasie. A jeżeli chodzi o wzbijanie, to za mocno się wzbijam teraz, dam F4, bo ten trójkącik żółty musi nam się przesunąć do białej prawej linii. Więc muszę zwiększyć prędkość, żeby to zrobić, no muszę obniżyć tutaj prędkość pionową. Ok, i trójkącik nam idzie do białej linii. Teraz jest takie nasze zadanie, musimy ten trójkącik utrzymać na białej linii. Też możemy podnieść stożek klawiszem F, tak, czyli nos do góry. Powinniśmy to zrobić przed osiągnięciem prędkości 0,9, jeżeli chodzi o liczbę Macha. Ok, teraz F5, bo wyjeżdżam, overspeeda zrobię. Właśnie zrobiłem. Więc idziemy do góry, F5. Tutaj center of gravity troszkę nam się rozjechało, ale jeszcze nie ma tragedii, bo jest na biało napisane, a nie na czerwono. Ok, teraz tą prędkością przegiąłem. Także idę ostro do góry. No, prędkość spada. Dobrze, prędkość spada, troszkę zmniejszę. Tutaj jeżeli widzimy, że no, mam maksymalnie wychylenie tutaj tej strzałki, więc możemy patrzeć na tą strzałkę, gdzie mamy większy zakres tak prędkości wzbijania się. Tu mamy nawet 100 metrów na sekundę, więc jest całkiem dużo. A tu mamy tylko do 30 metrów na sekundę. Dobrze, tu widzimy, jak autopilot nam trzyma lot i tu też właśnie możemy sobie zobaczyć to kółko w środku, to jest nasz samolot. Ta pojedyncza kreska nam mówi, że lecimy do tego punktu teraz, więc samolot się tam kieruje, tu jest nasz heading, podwójną linią narysowany. Tu mamy trójkącik, który mówi, jaki jest nasz path, czyli ścieżka, po której lecimy. No, troszkę mamy wiatr, więc to się nie pokrywa z headingiem, ale to jest ok. No i wykręcamy na ten punkt. Możemy też dać mapkę tutaj headingiem samolotu do góry albo mapą do góry, tak? Czyli północą na mapie do góry. Ja sobie może dam headingiem do góry teraz. Dobrze, nasz trójkącik wrócił na białą linię i tak się teraz trzymamy klawiszami F4, F5, tak? Możemy też użyć panelu middle panel i używać tego suwaka do tego celu. Tu mamy F4 i F5 w dół. Teraz możemy dać F4. Shift F4. Coś nie reaguje za bardzo. No właśnie, jak robimy ostro Shift F4, to właśnie za mocno szarpie samolotem wtedy. Albo jeżeli nie chcemy tutaj ręcznie się bawić tym tak prędkością pionową i utrzymywać ten trójkącik ręcznie, to możemy posłużyć się naszym tak pierwszym oficerem. Idziemy tutaj na crew orders i dajemy climb. Tak, po prostu trzymaj mi wzbijanie i samograj gotowy. Nasz trójkącik będzie utrzymywany automatycznie. No i teraz po prostu samolot będzie sam leciał. Także możemy tak wyłożyć nogi na stół i sobie patrzeć, jak samolot leci. No przynajmniej do momentu osiągnięcia 16 km, ale jeszcze mamy czas, mamy teraz 6,7 km. Tutaj też w międzyczasie tak copilot ustawił nam ciśnienie standardowe przy wysokości 3 km. Tak, czyli już mamy ustawienie standardowe, 760 mm super rtęci, także jest ok. Tak to też zadziałało tutaj z crew orders, gdzie mieliśmy włączony ten transition na 3 km. I
Dobrze, także teraz widzimy, że lecimy sobie po trasie. Teraz już się skierował na kolejny punkt. Może zobaczę sobie, zobaczmy to sobie tutaj. Tą orbitę 10. Tak, też lecimy już do punktu, którego nie widzimy na mapie. Zobaczmy, jak to sobie przesunę do przodu. O, no też jeszcze nie widzimy. Ale w ten sposób możemy przesunąć pozycję samolotu do przodu o chyba 5 km przesunąłem. A jakbym się zmienił na 40 km, o, to widzimy, lecimy do tego punktu. To cofnę ten nasz samolot z powrotem, tak? Także tu możemy sobie zmienić też zasięg 5 km i 40 km, czyli to jest powiedzmy promień, tak, tego kręgu, to jest teraz 5 km, albo teraz jest 40 km. I ten zasięg jest dostępny tylko wtedy, ten 5-kilometrowy jest dostępny tylko w pobliżu lotniska. Już na trasie nam się włączy tylko 40 km i nie będziemy mogli tego zmienić. Tu też możemy sobie ukryć pomoce nawigacyjne, jeśli chcemy, tak? Tu już widzimy tylko punkty na trasie i chyba lotniska. A jak to sobie włączymy, to widzimy jeszcze pomoce nawigacyjne. Także sobie może zostawię z pomocami nawigacyjnymi. Tutaj mamy też pokrętło, możemy sobie też zmieniać tryby pracy w ogóle całej tej mapy. Dałem teraz pokrętło tutaj te w lewo, ale to jest niezaimplementowane. Tutaj mamy test, to nam się tak rozjeżdża ten samolot. Tutaj mamy aircraft position, czyli tak mapa wyśrodkowuje się tam, gdzie jest samolot. Mamy też opcję manual i teraz joystickiem możemy sobie tutaj podróżować po mapie. Po prostu obejrzeć, tak, tą trasę. Po prostu ruszając tym joystickiem. Tu na skos też się da, też się da. I możemy dać w lewo, żeby wrócić na pozycję samolotu, tak? Na aircraft position. Tu jeszcze jest ostatnia strona, jeszcze nieprzygotowana. Tu jest teraz error 404, czyli nie ma takiej strony. A tutaj w realnym samolocie pilot miał przeróżne informacje, na przykład o prędkościach dla tego samolotu. Więc no, mogłoby to być zaimplementowane, byłoby też bardzo pomocne. Ale dobrze, idźmy sobie na aircraft position. Ok. Ok, jeszcze jesteśmy w zasięgu 5 km. Tu też mamy opcję. Skąd ma być brana igła dla kursu. I to jest chyba ta pojedyncza kreska. I ona może być brana z nawigacji albo ręcznie ją nastawiamy. Ale jak to nastawić ręcznie, to wam powiem, że jeszcze nie wiem. Także trzymamy z nawigacji. Tu mamy też pokrętła, dwa pokrętła jasności. Mamy jasność ogólnie ekranu. O, przyciemnię teraz. Tak, możemy to wyłączyć, całkiem jasność zgasić. A tu mam jeszcze jasność, drugie pokrętło. To jest jasność pomocy nawigacyjnych. Nie, to jest jasność tych lampeczek, dobra. Tak, tak to wygląda, nasza wysokość 9 km, dobrze, pilnujemy się, żeby tak przy 16 musimy wyrównać lot. Autopilot nam tu ładnie trzyma, to znaczy nasz pierwszy oficer tutaj ładnie trzyma się teraz po białej linii. Teraz widzimy, że przyspieszamy i można też zobaczyć, że osiągnęliśmy prędkość już jednego macha. I jak to sobie teraz damy widok zewnętrzny, no może nie ten... jak tam wejść stąd. O. Mamy piękny szum silnika. Mamy sonic boom i mamy ciszę. Mamy ciszę, no bo samolot leci teraz szybciej niż prędkość dźwięku, więc dźwięk z silników do nas nie dociera. Tu możemy sobie jeszcze ustawić taką kamerę, też jest super. I to jest coś, co brakowało w Concordzie, tak? W Concordzie no, ten dźwięk był nieprawidłowo zrobiony, gdzie po prostu zawsze słyszeliśmy szum silnika, tak jakby to był samolot poddźwiękowy. A tu mamy wszystko prawidłowo, tak? Jak samolot do nas leci, to jest cisza, go nie słyszymy. Później jest sonic boom, taki huk. O, jest huk i zwykły szum silnika. Także tutaj no propsy za to, że zostało to prawidłowo zaimplementowane, jeżeli chodzi o dźwięk. Także tutaj lubię sobie na tym widoku troszkę czasu spędzić. Dobrze. Ale my pójdźmy jeszcze tutaj i do kokpitu. 10 km. Tu samolot, tak, osiągnął kolejny punkt, wykręcamy. T
Tak, także zobaczmy sobie tutaj, że teraz mamy informację, że lecimy do punktu siódmego. Tak, ta siódemeczka oznacza, że na naszej trasie jesteśmy do punktu siódmego. Jak damy sobie planer, punkt siódmy to będzie ORN. Jak dam sobie jeszcze mapkę, wyposażenie mapa. No, można by korektę może zrobić, ale zobaczymy jeszcze, może się wyrówna. Tak, jeszcze się wyrówna, dobra. Także ORN jest tu daleko, tak. Tu lecimy do tego teraz punktu, to się zgadza. A ta informacja pokazuje, już to sprawdzę, bo zapomniałem, to znaczy coś z paliwem. To znaczy coś z paliwem. To jest A2. Tak, to jest zasięg paliwa, czyli ile kilometrów jesteśmy w stanie przelecieć. To jest jeszcze razy 10, tak? Czyli trzeba dostawić sobie jedno 0. Co by oznaczało 1880 km. Oczywiście biorąc pod uwagę obecne zużycie paliwa, obecny full flow. A obecny full flow jest bardzo wysoki, to jest 7,5, no może nie aż tak bardzo. Ale no jest wysoki, bo się wzbijamy, lecimy na pełnej mocy. Więc na pierwszy rzut oka można by się zdziwić, że mamy do końca trasy do pokonania 3000 km, a paliwa mamy na 1880. Więc nie dolecimy. Ale to nieprawda, bo jak będziemy już na wysokości 16 tysięcy km, to te full flow nam mocno spadnie, tak? Zużycie paliwa nam spadnie. Jak i będziemy się jeszcze stopniowo wzbijać aż na 18 km, więc przepływ paliwa jeszcze bardziej spadnie. A później, jak już będziemy, ja sobie dałem 700 km przed końcem trasy, no to zaczniemy zniżanie, więc ten full flow już będzie bardzo mały, tak? Wtedy nawet przepustnicę dajemy na zero. Więc dlatego paliwa powinno nam starczyć. A tu mamy wskazanie, ile czasu nam zostało przy obecnym zużyciu paliwa, ile czasu możemy lecieć, tak? Możemy lecieć godzinę i 36 minut. Tu też można powiedzieć, że jest za mało czasu, bo lot będzie trwał na aż około 2 godzin, ponad 2 godziny. Tak więc można powiedzieć, że za mało nam tu pokazuje, no ale to jest tak samo z tym paliwem, tak? Teraz mamy duże zużycie paliwa, więc ta estymata jest no niższa, ale w rzeczywistości będziemy później zużywać mniej paliwa, więc się wyrobimy. No i tu mamy dystans 3. Równo teraz 3000 km mi zostało do lotniska docelowego. Tak, tutaj mamy estymatę, kiedy wyląduje czasu UTC, czyli o 9:29, a czasu moskiewskiego o 12:28, bo tam jest 3 godziny różnicy teraz. I tak jak mówiłem, możemy też sobie włączyć nasz czas realny, jeżeli chcemy. Tutaj w opcjach to było, włączmy sobie czas realny, czyli realnie o 16:21 czasu UTC, ale teraz mam czas zimowy w Polsce, więc muszę sobie dodać 2 godziny, więc o 18:20 będę miał lądowanie. Dobra. Tu mam czas moskiewski. No dobrze, wyłączymy sobie czas realny. To jak to woli. Dobrze, samolot nam tu leci. Mamy wysokość 11 km. Więc zbliżamy się do naszej 16. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć. Różne wskazania są tutaj pokazywane na tych licznikach. Teraz mam wybraną opcję, pokazuj mi pozycję geograficzną, tak, czyli szerokość i wysokość geograficzną, tak, pozycji mojego samolotu. Tu mamy lat, szerokość, a tu długość geograficzną. Tu mamy kolejne pozycje dla, no tu mamy cały rząd związany z długością, no z szerokością i długością geograficzną, tylko różnych rzeczy, tak. Tu mamy naszego samolotu, tu mamy PM, co to było PM? Next Waypoint, aha, to jest nasz, tak, następny punkt, do którego lecimy, ten siódmy, jego pozycja geograficzna. Dalej mamy AP, czyli lotniska, tu prawdopodobnie lotniska, do którego lecę. A tu mamy
tak, lokalizację beacona, czyli naszej pomocy nawigacyjnej, która jest, no, któraś z pomocy nawigacyjnej, a która to jest, tutaj dajmy planer, mamy 11.8, dobra. Tak, któraś z tych pomocy nawigacyjnych, jaką sobie dodaliśmy, ale która, to możemy sprawdzić tym, tak, przełącznikiem. No zobaczmy, że pierwsza, tak, czyli tutaj wyświetla nam pozycję tej radiolatarni. Pierwszej to jest RSBN na kanale 6, to się zgadza, jest kanał też podany 6. Także on mi tu pokazuje, że jestem w pobliżu i w zasięgu, no może nie w zasięgu, ale najbliżej mi do tej radiolatarni pierwszej. Za pomocą tego właśnie przycisku możemy to sprawdzić. A to możemy sprawdzić, jest nam to potrzebne po to, żeby sobie zrobić korektę naszego lotu po naszej trasie. Ale to może później będziemy sobie korygować. Jeszcze jest na to za wcześnie. No nie wiem, czemu to się zamyka. Bo następna moja antena jest chyba gdzieś przy ORN-ie. Zobaczmy to sobie. No tu jest następna antena. To rzeczywiście najbliżej mam teraz do jedynki. Do dwójki jeszcze kawałek. Wyślę to na routa na mapę. Dobra. Także tu jest gdzieś druga antena. No tu jest trzecia chyba. Dobra. No także tutaj, no mamy tutaj tooltipy. Co do tych zielonych przycisków możemy sobie też odczytać. Tu są czasy, tak, estymaty czasowe. Tutaj to samo, tak, 9, tak, o 9.08 będę czasu UTC na lotnisku. Tu mamy też u góry jakąś, tu mamy czas. Czas lotu, co by to było? 7 godzin i 4 minuty. Trochę tego nie rozumiem, skąd to jest. Może to jest... flight time, 7.1. Może to jest to, tylko się troszkę różni. Tak, tu mamy czas, ile lecę. Ale to by już była bardziej godziny, a tu minuty. Dobra, nie jestem pewny, co pokazuje teraz, jaki czas nam pokazuje ta górna wartość. Aha, to jest chyba godzina obecna. Okej, okay. Jeszcze raz zobaczmy tutaj czas. Tak, 7.04 UTC, zgadza się, także obecna godzina. Dobrze, wysokość 12.5. Tu już nasz łuczek będzie, no nasza prędkość będzie stała w miejscu. No bo tak, jak to jest, jeszcze czytać, tego wam nie powiedziałem, chyba że tutaj pozioma podziałka to jest nasza prędkość, więc teraz powinniśmy utrzymywać 900 ponad kilometrów na godzinę. I to by się zgadzało, tak? A pionowa podziałka to jest nasza wysokość w kilometrach, czyli mamy teraz 12,7, tu mamy 12 km, tu mamy 13, więc zbliżamy się do 13 i to się też zgadza, tak? Więc w ten sposób też no, możemy odczytać, jak szybko lecimy i na jakiej wysokości lecimy. No ale to jest głównie po to, żeby ten właśnie żółty trójkącik utrzymywać przy wznoszeniu na białej linii. A jak będziemy się zniżać, no to będziemy trzymali na lewej linii. Także mamy super pomoc nawigacyjną, czego też chyba nie było w Concordzie, takiej pomocy nawigacyjnej, tak, żeby tutaj nam tak pokazywał profil, po którym powinniśmy lecieć, jeżeli chodzi o tak profil pionowy, tak, z jakimi tutaj prędkościami pionowymi lecieć. Także to jest super rzecz tutaj w tym samolocie. No i tak samo ta mapka, tak, Concord też nie miał takiej mapki wyświetlanej, a ten samolot miał. Także tutaj na plus dla konstruktorów. Tu mam jakiś kod, tu mam jakieś inne wartości. Tu mamy cross track base leg distance, tu u góry, czyli kilometr 40, a tu mamy track final leg distance, czyli wartość S albo Y. No dobrze, tutaj też mamy left alt i alt error. Znaczy przesunięcie wysokości, a tu mamy wysokość od nogi 16, właśnie nie wiem co, 16 km, to jest w czym? Nie ma jednostek, ciężko stwierdzić.
No tutaj jeszcze nie rozpracowałem dokładnie tych wartości. Tu mamy kurs pasa, tak? Runway heading i true runway heading, tylko jest 0, nie wiem czemu. Ale może to się aktywuje bardziej podczas lądowania. A teraz mam 0,5,4, co to jest to? Tu mam 0,5, ile mam tu? 0,5,7. No powinien tu chyba być kurs pasa, na którym będziemy lądować, czyli 0,5. To jest 5,5,4,8, nie rozumiem troszkę. Tu mamy przesunięcie po osi Z i po osi S. Coordination of ZS jest na 0,0. Czyli to by chyba oznaczało, że lecimy prawidłowo po naszej trasie. Dobrze, jeszcze później wam pokażę, jak właśnie za pomocą tutaj tych przełączników robić korektę do naszych radiolatarni RM. A to sobie jeszcze zobaczymy na trasie. Teraz zbijamy, jesteśmy 14 km, zbliżamy się do 16. Tu jeszcze ta Orbita 10 miała te niebieskie klawisze, one nie działają tutaj w tym samolocie dla Flight Gear. Tutaj po prostu nawigator ręcznie wklepywał cały plan lotu, tak? Czyli podając współrzędne geograficzne każdego punktu po prostu ręcznie. Także to myślę nie było łatwe, było dużo wpisywania. No i pewnie też było łatwo pomyłkę, jak się nie tą liczbę wpisało. Ok, wzbijamy. Tutaj jeszcze możemy sobie pokazać na przykład odległość za pomocą tych bębenków liczbowych. Odległość do dowolnego punktu w naszym planie. Już nie wiem, czy zdążę to pokazać, bo zaraz będziemy wyrównywać Orbita Planner. I tak, punktów na trasie mamy od 1 do 30. Więc jak tu użyjemy jakiejś liczby od 1 do 30, to używamy tak wskazania do naszego punktu na trasie. No teraz lecimy do 7, więc wbiję tu sobie 7, 0,7 dam. I powiem teraz tym przyciskiem, pokaż mi dystans do 7, tak, do punktu numer 7 od obecnej mojej pozycji. No i do tego punktu mam 862 km. Tak, tu mam jeszcze wskazania Report Road Distance 8, 5, 7. Czym to się różni? Niewiele się różni. W sumie nie wiem, czym to się różni. No ale dobra. Tak, tak możemy zobaczyć naszą odległość do punktu, ale dowolnego punktu trasy, ale przerwę teraz, bo będziemy się na 16 tutaj już zbliżać. Dobra. Tak, wbijamy prawie na 16, więc tutaj crew order dam mu stop. Przestań mi tutaj już trzymać, tak, ten trójkącik na białej linii. Teraz troszkę zniżę lot, żeby łagodniej wejść w utrzymywanie wysokości. I teraz ta zielona kreska nam pokaże, tak zacznie schodzić w dół, co oznacza naszą wysokość tutaj nastawioną 16 km. I wtedy damy mu tą opcję na autopilocie, trzymaj mi, że tak powiem, tą kreskę na środku, czyli na wysokości 16 km. No czyli po prostu powiemy autopilotowi, trzymaj nam 16 km wedle tej nastawy. Dobrze, podchodzimy teraz delikatniej. F4 chciałem dać, a zrobiłem sobie screenshota. Dobrze, zejdę sobie jeszcze F4, delikatniej. Widzimy, że schodzi nam już zielona kreska na środek, więc klikniemy sobie na autopilocie utrzymywanie teraz, tak, kąta wznoszenia, tak, żeby utrzymywał przez, tak, fly directora, czyli tą zieloną kreseczkę. No i teraz nam wyrówna, no troszkę wszedł za bardzo teraz do góry, troszkę zejdzie w dół. A my tu teraz rozwijamy się do dwóch machów, tak? Czekamy, aż osiągniemy dwa machy. Nie powinniśmy tego przegapić, żeby nie zrobić overspeeda.
Teraz mam prędkość Mach 1, prawie 9, tak? 1,9 dochodzi. Tu jest dwójeczka. Tak, także patrzymy na tą dużą wskazówkę, grubą. To jest wskazówka prędkości w liczbie Macha. A ta cienka wskazówka pokazuje nam true airspeed. Tak, czyli rzeczywistą prędkość. No a już niewiele nam zostało, więc tutaj poczekam, aż osiągnę te dwa machy, zanim wrócę tam do omawiania tych dystansów na Orbita 10. I tak, jak osiągniemy dwa machy, to klikamy ten przycisk, który mówi trzymaj mi teraz prędkość w machach. Tak? To jest automatyczna przepustnica się włączy, która będzie nam trzymać tak prędkość dwóch machów. No to jest trzymaj prędkość w machach oraz też tat hold, czyli true, tak, czyli temperaturę, no rzeczywistą temperaturę, true air temperature. Tu mamy takie niewidoczne te podświetlenia, tak na różowo. One w wersji deweloperskiej są bardziej widoczne, także to mamy włączone, to mamy i to mamy włączone. I teraz jeszcze włączymy to podświetlenie, ten przycisk, co jego podświetlenie będzie już jeszcze gorzej widoczne, niestety. Dobra, mamy prawie są te dwa machy, ale jeszcze poczekamy. Dobra, zrobię sobie zooma, żeby widzieć lepiej. O. I jeszcze troszeczkę, niech będzie na pewno dwa machy. Dobra, są dwa machy, więc daję mu, trzymaj mi teraz tą prędkość. OK. I tutaj na tooltipie mamy teraz on, tak, że jest utrzymywane, dobra. Teraz też idziemy do inżyniera i upewnimy się, że tutaj dajemy teraz fazę lotu na neutral, co oznacza faza lotu, no po prostu przelotowa, tak, jesteśmy na przelotowej. Center of Gravity jest utrzymywany automatycznie, bardzo dobrze. Przepustnica tu jest, dał nam na maksa przepustnicę teraz, nie wiem czemu. Jesteśmy za wysoko, może jakiś podmuch wiatru był. Teraz tą przepustnicę troszkę odciągnął i dobrze, bo mieliśmy na sztywno na 85%, znaczy stopni tutaj. Teraz jest, tak, troszkę mniej, jest może 70 parę, dobra. Ok, full flow się zmniejszył na 7,8. Dobrze, także tutaj jest wszystko w porządku. I teraz sobie lecimy na wysokości 16 km, ale będziemy wchodzić wyżej. Jak tu zobaczymy, będziemy na dystansie 2300, czyli za jakieś 250 km, będziemy wchodzić wyżej, na 16,5 km. No i tak to należy czytać. Tu dostanę też powiadomienie, bo sobie zaznaczyłem checkboxa, żeby mnie powiadamiali. Więc dostajemy też powiadomienie głosowe, że pora wchodzić wyżej. A my wróćmy do naszych dystansów. Lecimy teraz do punktu 7 dalej. Tak samo teraz możemy sobie pokazać dystans do na przykład dowolnego lotniska. Zobaczmy sobie dystans do lotniska w tym wypadku drugiego, który jest u mnie tak na środku trasy. Więc ustawiamy sobie przednią liczbę jako 4, a tutaj jako lotnisko drugie. To jest pierwsze, to jest drugie. No tutaj jest od 0, ale to liczymy od, my liczymy sobie od 1. Więc tu mamy 42. I patrzymy, dystans do lotniska, tak na środku trasy, to jest 850 km. Teraz jest też pytanie, dlaczego z przodu robimy czwórkę, tak? Jak chcemy pokazać lotniska, to zawsze z przodu jest czwórka. Dlaczego? Bo pierwsze 30 punktów, jak mówiłem wcześniej, jest zarezerwowane na trasy, a później od 31 do 40 jest jeszcze zarezerwowane na trasy zapasowe, które są w Orbita Settings. O, na te trasy, to jest od 31 do 40, a od 41 właśnie
zaczynają się lotniska, więc to jest 41, a to jest 42, 43, 44. Tak to wygląda. Jak damy 44, to powinniśmy dostać podobną wartość, jak teraz widzimy. Czyli 2400, no, włącznie. O, jest podobna wartość. Czyli to jest to lotnisko nasze końcowe. No, wyłącz się. Więc tu możemy sobie wskazać tak dystanse do naszych punktów. Bardzo też może być pomocne, jeżeli chcemy sobie sprawdzić odległości. A tymi pokrętłami, chociaż nie wiem co to robi, numer lotniska. A, landing airport możemy wybrać. Ok, ja tu wybrałem czwarte, więc jest ok. To nam się nawet chyba automatycznie ustawiło. A tu możemy tymi pokrętłami wybrać inny punkt, do którego chcemy lecieć. To może być punkt na naszej trasie, to może być lotnisko, albo nawet chyba tak te beacony. Zaraz zobaczmy. Mamy auto waypoint change, czyli leć po trasie automatycznie. Teraz ustawione. Tu możemy powiedzieć, że chcemy ustawić PPM. Ale tak, czyli punkt waypoint, do którego chcemy lecieć. Ale teraz ustawiamy w zakresie od 1 do 10. Jeżeli chcemy więcej, na przykład paręnaście ustawić, punkt paręnaście, tak, na przykład, nie wiem, 12, to tu idziemy pokrętłem dalej i mamy teraz PPM plus 10, czyli w zakresie jesteśmy od 11 do 20. Teraz tym drugim pokrętłem mówimy, co to ma być dokładnie, że 11, że 12, 13, 14, 15 i tak dalej do 20. Albo od 21 do 30, tak, też waypointy. No i tak samo, teraz mamy 22, 23, 24, 25 i tak dalej. I też możemy powiedzieć, że chcemy lecieć do lotniska alternatywnego. I teraz mówimy, które to jest lotnisko. 1, 2, 3 i tak samo, tu jest pierwsze, teraz drugie, trzecie i tak dalej. I tu możemy powiedzieć, że chcemy lecieć do lotniska lądowania. A, i to wszystko, do beaconów nie możemy lecieć. Okej, okay. Także się wyjaśniło. No i tak, jeżeli ustawimy sobie na przykład jakiś punkt, do którego chcemy lecieć, to oczywiście potwierdzamy, teraz zapala nam się ta lampka, execute. No i należałoby ją wcisnąć, co by powodowało, że teraz, o, na przykład dam sobie ósemkę, jakby to wcisnął, no nie będę tego jednak robił, niech mi leci do tej siódemki, no to autopilot skierowałby się na ósmy punkt po prostu. Tak, a tu dajmy w lewo, to otrzyma się automatycznie i tak sobie leci. Także do tego służą tutaj te pokrętła. No i co? I lecimy sobie dalej, jesteśmy na przelotowej. O, zamknij to. Także mamy teraz troszkę czasu, zanim chyba jeszcze tutaj, no już niedługo, za 70 km będziemy podnosić naszą wysokość. Ale to tyle na ten odcinek. Tutaj przerwiemy ten odcinek i będziemy kontynuować już przelot w następnym odcinku. Także do następnego razu, cześć Wam!